Siemanko, właśnie jesteśmy w podróży do Zakopanego i zatrzymaliśmy się na krótki postój w Krakowie i postanowiliśmy sprawdzić tutejszy street foodowy posiłek, specjał, bo to jest maczanka po krakowsku. Ja ogólnie nie wiedziałem nawet, co to jest. Znalazłem sobie w internecie, że maczanka po krakowsku to polski street food jeszcze z czasów przedwojennych. Jest to aromatyczna, soczysta, szarpana wieprzowina z dodatkiem klasycznych polskich ogórków kiszonych. I właśnie będziemy czegoś takiego próbować. W ogóle to miejsce, to jest Andrus Maczanka po krakowsku się nazywa, na ulicy Siennej. Generalnie będziemy mieli dwie pozycje. Jedna to jest ser pieczarka, a drugi to jest właśnie gazdowska maczanka. I ona się charakteryzuje tym, że tam jest ser właśnie taki gazdowski, więc coś takiego podruba oscypka, no coś takiego właśnie serek góralski. Ceny się przedstawiają tak, że klasyk kosztuje 34, a najdroższa chyba ta gazdowska 38, był jeszcze jakieś droższa? Może, no ale tą nam polecono, więc ją wzięliśmy. Cena taka burgerowa, ewidentnie. Słuchajcie, mamy już swoje maczanki i tak, tutaj klasyk prezentuje się następująco. On kosztował 34 zł. Tutaj mamy właśnie tą ser pieczarki za 36 zł i za 38 zł gazdowska maczanka. Tak, klasyk idzie w odpowiednie już ręce, w dobre ręce, więc się nie martwcie. Podamy po prostu potem znać, czy był smaczny. Natomiast my się bierzemy za pałaszowanie tych dwóch oto delikwentów. Ej, spore to, nie? Tutaj w ogóle jest naleśnik. Spójrz w środku. To wygląda tak samo jak klasyk, ale różnica jest taka, że mamy taki naleśnik. Prawdopodobnie może w nim jest ser i pieczarki. Dobra, to zacznijmy od niego może. No właśnie. Jak próbuję samo mięso, to powiem wam, że no jest bardzo soczyste. Tutaj jak najbardziej, tak jak właśnie szarpana wieprzowina. Ale ono samo nie robi takiego dla mnie szału jak z ogórkiem. Ten ogórek ewidentnie tutaj musi razem być, iść właśnie z tym mięsem, bo ono jest takie mocno wytrawny smak ma. Natomiast ten ogórek dodaje tutaj kwasowości i w ogóle to jest konserwowy i trochę słodkości. Natomiast samo mięso nie powiedział, że jest jakieś wow, w sensie jakbym miał jeść samą bułę z takim mięsem. To nie, by było zbyt monotonnie, ale właśnie tutaj ten ogórek razem z tym mięsem, one tworzą fajną kompozycję, ale właśnie ono samo w sobie nie jest na tyle naładowane w ogóle smakiem, żeby jeść je samo. Zobaczę tego naleśnika, jak on tutaj w ogóle, nie wiem jak on go przegryźć. Ale od razu poczułem pieczareczkę, bardzo dobrze doprawiona, dobra ta pieczareczka, no i tutaj jest też ser właśnie. Dobre to jest, ten naleśnik tutaj mega dobry. W ogóle ciężko mi jest znaleźć odpowiedź na to, jak mam jeść razem tą szarpaną wieprzowinę, ogórka i tego naleśnika, bo to jest po prostu za duże. A tak, jeżeli chodzi o tą klasyka, to ja sobie mogę wziąć razem o właśnie szarpaną wieprzowinę i ogórek. Bez problemu na widelec. Natomiast jak ja mam jeszcze tutaj wziąć tą pieczarkę? To jest trochę ciężko, nie? Tak, tutaj mamy boczek, mamy ten ser góralski i mamy sos Cumberland. To jest chyba właśnie taki krzanowo-żrawinowy, jeżeli dobrze kojarzę, mogę się mylić, ale tak mi się kojarzy. Dobra, ale to już się da jak burgera ugryźć, mi się wydaje, więc tak spróbuję, bo tamto z tym naleśnikiem było ciężko. Tutaj jest bez porównania lepsza. Ale tutaj wiesz dlaczego? Bo wszystko naraz może zjeść. Bo te dodatki niosą smak. Ewidentnie tutaj dodatki są. To wszystko oddzielnie, w tym musisz jeść, tak. A tutaj. Tu ewidentnie dodatki, ten sos Cumberland tutaj całą robotę robi. Właśnie z tym serem góralskim. Bardzo fajnie się komponują i ten boczek też spoko. Już się upewniłem do jednej rzeczy. To mięso, nie dość, że właśnie ono potrzebuje innych dodatków, ono powinno być bardziej dosolone. Jest za mało słone, po prostu to mięso. A ta pozycja jest lepsza, bo mamy słony ser i boczek, które nadają słoności. I dużo lepiej to się komponuje. Ten jest dużo lepszy niż tamten. Fajny tutaj jest ten naleśnik, ale no to mięso, kurczę, jest dobrze zrobione, w sensie przygotowane na miękkość, na fajnie się jest rozszarpane, ale mi tu przyprawienia troszeczkę brakuje. Ja bym to widział bardziej słone i coś, żeby słodki element jakiś był, bo w ogóle jest mocno wytrawne to mięso. Ale no, ogólnie jest dobre, ale no...
nie lepszy niż burger na przykład, nie? Za mało słone. Wiesz co? To trochę smakuje, jakbyś wyciągnął mięso z rosołu i ono jest takie troszkę pozbawione smaku. I to jest dosłownie taki smak. I tak, ta pozycja po prostu wygrywa tym, że tutaj te dodatki to wszystko podbijają. Jest ogólnie to spoko. Fajna ciekawostka. I myślę, że to znajdzie swoich amatorów jak najbardziej. Dobra, Bruel. Jest spoko. No. Jadłem lepsze rzeczy generalnie w podobnym klimacie, czyli burgerowym, okołoburgerowym. To jest po prostu spoko, ale no jednak lepiej wybrać coś z dodatkami takimi wyraźnymi, które jednak to mięso troszkę wybustują. Od razu jak to wziąłem w ręce, to ciężko się do tego zabrać. No, duże jest. Moim zdaniem to powinno być to chyba na talerzu podane. Wtedy można by było, nie wiem, nożem coś tutaj podziałać. Idę od razu na całość, pierdziele, najwyżej się uwalę. Może właśnie w całości będzie jakoś lepiej. No mięso trochę jałowe, takie pozbawione smaku. Nie jestem uwalony? Czuję się brudny strasznie. Ty, no w całości, no to zupełnie co innego. Te pieczarki robią robotę, no że tak powiem. Więc wiesz, jak z połączeniem teraz z mięsem jeszcze z ogórem i tą było? Tak, tak, tylko problem jest w tym, że ciężko jeść wszystko naraz. Na wynos nie ma szans, żeby to wziąć. No ewidentnie trzeba jeść wszystko naraz. Nie ma bata. Trzeba się ubrudzić i wtedy smakuje. Te dodatki tutaj to... Dobra, spróbuję twojego. Tutaj powinno być trochę łatwiej. Tutaj jest za co złapać człowieku. Łatwiej się rękojmie jak burgerka już. No. Czyli co, to jest podróbka oscypka, tak? Mówisz? No, taki góralski. No powiem ci, że szczerze, ta pozycja mi, jak weźmiesz gryza w całości, bardziej mi smakuje niż ta twoja. Może spróbuj jeszcze wziąć gryza całego. No te pieczarki faktycznie tutaj dodają do tego. Ale ja i tak tamtą bym wybrał. Żurawina, góralski serek i właśnie krzan. Dla mnie jak najbardziej. Nie, wiesz co, dla mnie tamten dużo lepiej. Znaczy dużo lepiej. Tu faktycznie jak się zje razem, bo ja na początku próbowałem oddzielnie tych pieczarek, no to dodaje smaku. Ale i tak dla mnie ten jest lepszy, bo tu masz wyraźniejsze te smaki. Tą żurawinę właśnie z chrzanem i ona razem z tym oscypkiem tutaj robią bazę dobrą. Jakiś chrzanowy, ale no nie będę teraz wybrał. Ale chyba najmniej teraz po tym jak zobaczyłem jak to smakuje, w sensie co tu daje smak, to bym nie skusił się na klasyka. Smak nadaje wszystko, czego nie ma w klasyku, no. Tak naprawdę. Moi drodzy, tak więc podsumowując to miejsce, bardzo moim zdaniem ciekawy koncept. Mieliśmy parę uwag, no ale nie można powiedzieć, że to było złe generalnie. Generalnie było smaczne, tylko no nasza tutaj zarzut to był główny właśnie to mięso, które no powinno być moim zdaniem bardziej doprawione, dosolone na przykład. No bo jednak tam te walory smakowe gdzieś usiekły i na przykład ten klasyk, no to mógł nie być najlepszy. Natomiast te dodatki były bardzo fajne, wnoszę tutaj sporo. No i trzeba powiedzieć, porcje są naprawdę, naprawdę duże i tego mięsa to by mieliśmy kupę, nie? No, bez problemu no, człowiek się naje tak, jedną porcją. Ja byłem głodny generalnie do tego czasu raczej i jestem mocno najedzony. A ten 30 parę złotych, no to cena taka burgera. A, co więcej, 200 metrów od tego miejsca są sukiennice, więc to jest samo centrum Krakowa, więc myślę, że to jest taka, no, cena całkiem spoko, no, jak na te okolice. Widać, no, ludzie to lubią. Jedzą tu w Krakowie. Nawet teraz jak wychodziliśmy, to był praktycznie pełen lokal. Na dworzu wszystkie stoliki zajęte, jeszcze w środku trochę. Tak więc no myślę, że jeszcze wśród tych innych pozycji byśmy znaleźli jakieś, które mogłyby lepiej smakować. Ja tu właśnie trochę żałuję tego chrzanowego. Tam był właśnie z chrzanem. No ale cóż, może następnym razem, chociaż nie wiem, następnym razem pewnie pójdziemy w inne miejsce, co prawda sprawdzić. Ale no ciekawy koncept i kibicuję, żeby to się rozrastało. I tylko ta jedna taka mała nasza uwaga, a tak to naprawdę spoko miejsce, tak więc lecimy do Zakopanego. Ciao! No generalnie jak masz takiego burgera w burgerowni właśnie z szarpaną wieprzowiną, Rubel, to dostajesz go, to mięso, to zwykle jest jakimś właśnie sosem barbecue tam umoczone. Aha. I tak dalej i to jest i to mega soczyste smak. I masz smak tam, ten posmak dymny, ten lekki, słodki smak, a tutaj właśnie no, tego zabrakło i o. Ale
Więcej soli. Więcej, no. Ciao.